Moim Państwa gościem jest Monika Wałach-Kaczmarzyk, radna powiatu cieszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Radna powiatu cieszyńskiego po raz pierwszy. Dlaczego Pani się zdecydowała kandydować? Namowy były tak skuteczne, że wreszcie się zdecydowałam, ponieważ wiem, że to jest odpowiedzialność duża i trzeba mieć na to czasu, żeby przejrzeć wszystkie sprawy, czy też budżet, czy to, nad czym się aktualnie pracuje. A mam już trochę doświadczenia, bo wcześniej byłam radną gminną i wiem, ile to pracy kosztowało już tam, na tym etapie, a powiat jest na pewno dużo szerszą instytucją. I żeby podołać temu wszystkiemu, no to trzeba mieć dużo czasu. Radna gminna, czy tutaj radna powiatowa, może Pani już porównać? Doświadczenie jest. Na pewno łatwiej było w gminie. Tu jest trochę trudniej, ale takie wyzwanie może teraz sobie to bardziej doceniam i chyba jestem zadowolona. W Radzie Powiatu czym się Pani zajmuje? Jestem w Komisji Budżetu i to, co mnie bardziej fascynuje i ciekawi w Komisji Kultury i Sportu. Właśnie zwróciłam uwagę na tą komisję, bo wiem, że Pani z tą kulturą jest bardzo związana, ale o tym za chwilę. Właśnie, przez to, że jestem z tą kulturą związana, bardzo mnie interesują wszystkie te sprawy, które tam się dzieją. Aktualnie pracujemy nad przejęciem spuścizny Kossaków w Górkach, czyli dworku, muzeum i tego pięknego parku. I właśnie w tej sprawie umówiłam się z panią Anną, z wnuczką pani Zofii Kossak, która pokrótce przedstawiła mi te wszystkie i zawiłości, i trudy, i przede wszystkim całą tą spuściznę zabudowania i ten majątek, który tam jest. Chciałam to bardziej poznać, na czym to wszystko właściwie, co to tam wszystko jest i na czym to polega. No właśnie. Z czym mamy się zmierzyć? Ten temat już się pojawił, bodajże w zeszłym roku na sesji była uchwała w sprawie przejęcia tego dworu Kossaków w Górkach Wielkich. Ta uchwała nie została podjęta. Jak to wygląda na chwilę obecną? Na ten moment znowu został zrobiony jak gdyby taki kosztorys na przejęcie i prace w zasadzie ze strony zarządu są zakończone i teraz trzeba podjąć decyzję. Mam nadzieję, że się to pojawi na najbliższej komisji na pewno, ten temat. I efektem tego, daj Boże, że będzie sesja i głosowanie nad zakupem, przejęciem. A jakie jest Pani zdanie na ten temat, żeby przejąć, rozumiem, tak, dwór Kossaków? No jak najbardziej. Jest to cudowne miejsce pod każdym względem. Pod względem historycznym i tej spuścizny pani Zofii, która była wybitną polską pisarką, ale też działaczką podczas II wojny światowej, więźniarką, odznaczoną Orderem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, współzałożycielką Żegoty, także działaczką w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu i bardzo cenną dla Polski. Czyli według Pani jak najbardziej warto tutaj przejąć ten obiekt, a jakiś pomysł? Jak zagospodarować, jakby to tam miało wyglądać, bo tutaj też taki temat no, był poruszony na sesji w zeszłym roku. Tak, mnie się wydaje, że tam są ogromne możliwości zagospodarowania, jeśli by oczywiście się znalazły na to pieniążki, ale jeśli będzie jeden właściciel i jeden gospodarz, ma większe możliwości pisania projektu, decydowania, czy też podjęcia jakiejś decyzji, a zwłaszcza jakby to był powiat, to mam nadzieję, że byłyby szersze możliwości. Sprawa przejęcia jest bardzo trudna, bo jest tam wiele właścicieli, ale mam nadzieję, że w sierpniu już na pracach komisji będzie temat podjęty i zostanie przedstawiony na sesji najbliższej, daj Boże. I zobaczymy, co będzie dalej. Samorząd to jedno, ale jest Pani przede wszystkim muzykiem, artystką. Jest Pani związana z kapelą Jetelinka. I zanim o tej Jetelince słów kilka, no to chciałam zapytać o nazwę. Co oznacza Jetelinka? Skąd pomysł na taką nazwę? Słowo Jetelinka oznacza młodą, drobną trawę, młodą kończynę. A pojawia się ona, to słowo pojawia się w jednej piosence, która jest takim jak gdyby hymnem naszym. Kazieś była Hanulicz kochana. I tam jest mowa o Jetelince.
Kapela Jetelinka powstała w 1986 roku. Jak pani trafiła do tej kapeli? Pamięta pani te początki? W tym czasie grywaliśmy tak wspólnie, spotykaliśmy się ze Zbyszkiem Wałęchem, z kapelą Wałasi. I w tym czasie dołączył tam mój przyszły mąż, a członek też rodziny Wałachów. Więc jakoś tak wspólnie się zaangażowaliśmy w naszą kulturę istebniańską, którą już trochę wcześniej poznałam przy okazji działalności w zespole Pana Brody. Ale było to bardzo ciekawe, kiedy mąż, przyszły potem mąż zaproponował, żebyśmy zaczęli pracować z dziećmi w Jaworzynce, bo on akurat tam mieszkał. I tak to się zaczęło, od kilkoro dzieci, które na początku uczyły się śpiewać i tańczyć, a z czasem jak nabywały umiejętności, poznawały piosenki, melodie, to zaczęliśmy ich uczyć i grać. Mówi pani o tych dzieciach. Dzisiaj działa Jetelinka, ta Jetelinka, ale jest też jeszcze mała Jetelinka. Właśnie, trzeba było to była taka potrzeba na okazję występów z zespołami, czy też na jakieś konkursy. Trzeba było trochę wyodrębnić, bo są tam różne kategorie wiekowe i dlatego jakoś trzeba było nazwać. Stąd powstała mała Jetelinka, która gromadzi same te najmłodsze dzieci, czy też już takie dorastające. Potem często występuje skład młodzieżowy, który też tam jakoś taką młodzieżową ma nazwę. Ale Jetelinka jako hasło to jest też zarejestrowana działalność gospodarcza. Z wielu powodów, bo była taka potrzeba. To jak dzisiaj wygląda, jak sobie radzi Jetelinka też w czasach pandemii? Bardzo trudno. Ominęły nas wydarzenia różne kulturalne, występy, konkursy, na które już się nastawialiśmy i już się zaczęły próby na początku roku kalendarzowego, jeszcze w zimie, zaraz po koncertach kolędowych. Ale potem się wszystko ucięło, no i trzeba było jakoś się z tym wszystkim zmierzyć. Dłuższy czas nie mieliśmy prób, jedynie od czasu do czasu spotykałam się tak pojedynczo z tymi najmłodszymi, żeby nadrobili różne zaległości albo dorównali do grupy, powiedzmy. I dla chętnych takie indywidualne nauki, a dopiero w zasadzie od połowy czerwca zaczęliśmy już tak z szerszymi grupkami. I dopiero ostatnio kilka razy spotkaliśmy się w całej grupie. Były jakieś zajęcia online? Działaliście w ten sposób, czy nie? Właściwie tak za bardzo nie. Jakoś nie było raz potrzeby, a możliwości były utrudnione. Dzieci skupiały się na nauce i dla nich to już było i tak dużo. No, pani przygoda z muzyką zaczęła się przed Jetelinką, już pani tutaj wspomniała. Czy można jakby powiedzieć, że te początki pani są związane z panem Józefem Brodą? Tak, zdecydowanie. Chyba w drugiej klasie byłam w szkole podstawowej, kiedy pan Józef gdzieś mnie tam dostrzegł i może takie możliwości, jakie miałam tam wrodzone, i zaproponował mi, żebym chodziła na próby. I tak jakoś to się zaczęło. Przygoda była wielka, bo w tych czasach, kiedy się jeszcze nie wyjeżdżało za granicę, a myśmy tu takie mieli możliwości z panem Brodą wyjazdów, co wtedy na tym etapie, będąc dzieckiem, bardzo sobie ceniłam. Urodziłam się w Istebnej, mieszkam na Pietraszące pod Baranią Górą. Tak jak gdyby o nas tam świat trochę zapomniał. Ale mając takie możliwości wyjazdu i zwiedzenia światu z panem Brodą, to do dziś sobie cenię i wspominam bardzo ciepło. Pan Józef Broda wpłynął na taką pani działalność artystyczną, był takim wzorem, inspiracją, czy być może inny artysta? Nie, zdecydowanie był to pan Broda, chociaż ja nie miałam tej świadomości wcześniej jeszcze. Ale z czasem przypominałam sobie różne momenty czy próby, czy sposoby docierania do dzieci. On był takim wzorem, który ja przejęłam, który gdzieś tam w świadomości, czy w podświadomości nawet był głęboko i chyba przejęłam tą metodę i te sposoby. I do dziś mile wspominam i bardzo cenię sobie tą współpracę wtedy.
Nie można też pominąć kapeli Torka, Wałasi, może Pani też wspominała. No też z tymi zespołami, z tymi kapelami no, była Pani związana. Związana byłam z Torką przez to, że kształciłam się tutaj w Cieszynie, a że ona tu jak gdyby działała bardziej na terenie Cieszyna, to miałam możliwość kilku też wyjazdów i występów właśnie przez 2-3 lata. Na Pani koncie też sporo nagród, wyróżnień, między innymi Srebrna Cieszynianka. Która taka nagroda jest dla Pani taka bardzo cenna, ważna, istotna i dlaczego? Dla mnie taka najcenniejsza to jest Baszta z Kazimierza. Dlaczego? No myślę, że to już jest duży prestiż, żeby tam ja... Tam z wielką pokorą jechałam do Kazimierza, kiedy Bielski Rok mi to zaproponował. I nie wierzyłam w swoje możliwości, a okazało się, że tak łatwo poszło. Ja już kiedyś raz byłam zaproszona na konkurs do Kazimierza. Byłam tam wtedy jako mistrz i uczeń. Też mieliśmy tam pierwszą nagrodę chyba, ale indywidualnie bardzo się z tego cieszę, z tej nagrody, z tej baszty. Działa Pani nie tylko na terenie tutaj naszego powiatu cieszyńskiego, jest Pani nazywana ambasadorką kultury ludowej. Gdzie i w jaki sposób promuje Pani właśnie tą naszą kulturę? Ambasadorka to jest wielkie słowo. Ja to dalej powiem po naszemu. Lepiej się nam działo na każde wezwanie. Kany nas pytają, tam jademy. Ci się to trafi u nas, ci kany zamiedzą w Czechach albo Słowacji. Podejmujemy każde wezwanie. Co nas kany kiery spyto. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem była Monika Wałach-Kaczmarzyk.